Ten przykład również rozwiązujemy metodą przeciwnych współczynników. Zajmijmy się może x-ami. Mamy tak, dwójkę minus czwórkę, czyli jeżeli pierwsze równanie wymnożę przez 2, to 2 razy 2 to będzie 4. Czyli tu mamy 4x, tu będzie minus 4x, czyli 4 i minus 4 to są liczby przeciwne. No to mnożymy. 2x razy 2 to 4x, minus 3y razy 2 to minus 6y, 5 razy 2 to 10. A drugie równanie przepisujemy i dodajemy równania stronami. 4x odjąć 4x to 0, minus 6y plus 6y to też 0, czyli po lewej stronie otrzymaliśmy 0, 10 plus 10 to 20. No i tu nam wyszła nieprawda, czyli jest to układ równań sprzeczny, który nie posiada rozwiązań.